Konsultacje społeczne z powodu jednego sklepu monopolowego. Mieszkańcy dzielnicy Katowic, Koszutki zadecydują o tym, czy chcą, żeby jedyny całodobowy sklep, w którym można kupić alkohol, został objęty nocną prohibicją. Pozostałości po libacjach obok położonego przy Alei Korfantego sklepu nie trzeba długo szukać. Tam była ławeczka niżej, też zlikwidowali tą ławeczkę, bo tego się nie da wytrzymać. Nie? Znaczy weekendowe sprawy czasem są takie dosyć głośne sprawy. Lato jak jest wiosna, nie? To jest to bardziej odczuwalne, a przy zamkniętych oknach w tej chwili tak niekoniecznie to odczuwamy, aczkolwiek ślady działalności nocnej cały czas są. Z powodu tego sklepu całodobowego należącego do dużej sieci prezydent Katowic postanowił o zorganizowaniu kolejnych konsultacji, tym razem na Koszutce. Mieszkańcy mają podjąć decyzję, czy sprzedaż alkoholu między godziną 22 a 6 rano będzie zakazana. Już kilka katowickich dzielnic ma nocną prohibicję. Zawsze to jest tak i to jest przyjęta praktyka w Katowicach, że mieszkańcy muszą się wypowiedzieć w konsultacjach społecznych i w zależności od tego, jak wygląda ta decyzja mieszkańców, tak też te przepisy wchodzą w życie, bądź też nie. Mamy takie dzielnice, w których rzeczywiście to jest i obowiązuje, jak chociażby Załęże, czy też Szopienice, czy Bogucice. Mamy też takie dzielnice, w których te zapisy o prohibicji nie obowiązują, bo mieszkańcy po prostu wyrazili, że nie chcą takiego rozwiązania w swoich dzielnicach. Tak było w Giszowcu, czy też w Zawodziu. To pomysł przewodniczącego Rady Miasta. Jego zdaniem konsultacje to dobre rozwiązanie, bo bardziej skuteczne. Inne są zdecydowanie trudniejsze, czy też częściej kończą się niepowodzeniem, jak chociażby odebranie koncesji. Ale problem w głównej mierze mamy z jednym sklepem i z tym sklepem musimy sobie poradzić. Czy w ten, czy inny sposób, myślę, że mieszkańców to nie interesuje. Mieszkańcy chcą czuć się bezpiecznie i o to w głównej mierze chcemy zadbać. Ograniczenie handlu alkoholem nie będzie dotyczyło lokali gastronomicznych, jednak zakaz będzie obowiązywał także na pobliskiej stacji paliw. Konsultacje w sprawie nocnej prohibicji odbędą się w dniach od 6 do 19 lutego poprzez formularz online.